Zając wielkanocny to jeden z symboli Wielkiej Nocy. Nie mogą się go doczekać, zwłaszcza dzieci. Według tradycji chodzi z koszykiem wielkanocnym i zostawia prezenty, zazwyczaj drobne upominki lub słodycze. Robi to w pierwszy dzień świąt wielkanocnych. Panią Zajączkową spotkaliśmy na cieszyńskim rynku. Dzień dobry, jestem panią Zajączkową i specjalnie dla was opowiem wam o niedzielnym zwyczaju zbierania prezentów. Wszystko zaczyna się tak naprawdę już w nocy z soboty na niedzielę, kiedy zajączki wyruszają do wszystkich ogrodów mieszkańców Cieszyna wraz z kolorowymi pisankami, które trzymają w swoim koszyczku. W trudzie i pocie czoła roznosimy zajączkowe prezenty i chowamy je w waszych ogródkach, byście rano wraz ze swoimi rodzicami mogli rozejrzeć się po ogródku i poszukać kolorowych pisanek, które chowają się wszędzie, w każdym zakamarku. I koniecznie wypatrujcie puchatych uszek bądź puchatego ogonka, które będą się wychylać zza waszych krzaczków w ogródku. Dziękuję bardzo i miłego szukania!